Kochani, dzisiaj jest wielkie święto, ponieważ przyszedł list od Matki Natury, która wyjaśnia nam, dlaczego nasze uporczywe wyrywanie chwastów jest nieskuteczne. Posłuchajcie, co nasza Matka Natura do nas pisze. Kochani ludzie, zastanawialiście się może, jak by wyglądał świat, gdybyście w niego w ogóle nie ingerowali, to znaczy, gdybyście nie ingerowali w życie roślin? Zapewniam was, że wszędzie byłaby prawdziwa dżungla. Możecie to zobaczyć na nieużytkach. Jeśli macie jakiś opuszczony wykop, hałdę, to najpierw pojawiają się tam popularne chwasty, na przykład powój, pesz i inne niskie rośliny. Potem za jakiś czas rosną tam rośliny wyższe, na przykład nawłoć. Rośliny wysokie na około 1 metr. Gdzieniegdzie znajdziecie gałązkę wyrastającą z gleby i powiecie wtedy zdziwieni, skąd wziął się tu ten klon. Potem pojawią się krzewy, za jakiś czas młode drzewka, a za kilka lat będzie tam mini las. Ja, wasza Matka Natura, wypracowałam ten proces w ewolucji. Po co? Żeby chronić glebę, ponieważ bez niej nie ma życia, nie ma schronienia, nie ma jedzenia. Nie ma miejsca na wydanie na świat młodych osobników. Bez gleby nie może nikt, żaden osobnik żywy, realizować kluczowych zadań biologicznych. Ten proces ochrony gleby nazwałam sukcesją. Zwróćcie uwagę, że jeżeli na przykład pożar zniszczy jakąś połać lasu, to natychmiast uruchamiam proces sukcesji od nowa, od pierwszego etapu. Wracam do pierwszego etapu procesu sukcesji. Gleba musi być warstwowo porośnięta wieloma warstwami, wieloma piętrami. Musi być zacieniona, ochroniona przed niszczycielską działalnością wiatru, wody i temperatury. Taki jest cel procesu sukcesji. Ja, jako wasza matka, nie rozumiem waszych działań. Nie pojmuję, dlaczego ogałacacie kawałek gleby, żeby sadzić, siać na niej jakieś dziwne rośliny. I to niezgodnie z moim przemyślnym sposobem piętrowości. Dlaczego nie ma tam drzew, zastanawiam się nieraz. Dlaczego najważniejsze rośliny z pierwszego etapu procesu sukcesji usuwacie? Naprawdę tego nie rozumiem. Więc co mam innego robić, jak wysyłać siły mające zaprowadzić na waszych działkach porządek, naturalny, biologiczny porządek? Wołam swoją straż i mówię, tu natychmiast trzeba działać. Chodźcie, pionierzy. Perze, skrzypy, bluszcze, tu jest niebezpieczeństwo, tu trzeba natychmiast okryć tę glebę po naszemu. Na to przychodzicie wy, o nie, znów te okropne chwasty i usuwacie je, a one odrastają ze zwiększoną siłą. I tak walka z moim prawem sukcesji trwa latami i nie skończy się, ponieważ ja realizuję biologiczny cel ochrony życia, także waszego życia. Dlatego plewienie, wyrywanie chwastów jest skazane na porażkę. Nawet jeżeli stosujecie środki chemiczne, to mimo skażenia gleby za jakiś czas chwasty znowu się tam pojawiają. Im bardziej wyjaławiacie glebę, tym chwastów będzie więcej. Ale to jest przecież logiczne. Jałowa, zniszczona gleba wymaga natychmiastowej naprawy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że chwasty osłabią się, a potem wycofają się same z gleby żyznej, osłoniętej, na której rosną gatunki wyznaczone przeze mnie do etapu pierwszego i drugiego procesu sukcesji. Zobaczcie ludzie, jakie to jest logiczne, jeżeli rozumiecie proces sukcesji. Ja chcę wyeliminować nieznane mi rośliny. Chcę powierzyć zadanie ochrony gleby najlepszym gatunkom – perzowi, trawie, bluszczowi, skrzypowi. Nie wyznaczę do tego zadania osobnika niesprawdzonego. Wy
postępowalibyście podobnie. Nie zlecilibyście naprawy kranu przypadkowej osobie. Chcielibyście, żeby to był fachowiec. Jeśli tak podejdziecie do kwestii chwastów, to może i tak zwane choroby roślin albo szkodniki będą dla Was miały to samo znaczenie i zadanie, czyli usunięcie nieznanych mi roślin i zrobienie miejsca na rośliny pierwszego etapu sukcesji. Może i Wasze tak znienawidzone ślimaki znajdą jakieś zadanie. W Waszych ogrodach, na działkach pojawia się coraz więcej nowych, nieznanych mi roślin. Powiecie, że są słabe, a to tylko ja ich nie znam, więc je eliminuję. Dlaczego szkodników jest tak dużo i tak uprzykrzają Wam pracę na działce? Zastanówcie się. Na pewno mieliście wiele okazji przekonać się, że ja, jako Wasza matka natura, jestem świetnym i wytrwałym graczem, który gra zawsze zgodnie z zasadami. Moim celem jest wygrana w trosce o glebę, o ziemię. Dlatego obserwujcie moje działania. Możecie się ze mną dogadać. Możecie wprowadzać Wasze rośliny do ekosystemu działki, ale na moich warunkach. Okrywajcie glebę. Wsadźcie piętrowo, gęsto. Dbajcie o glebę. Niech rośliny, Wasze rośliny, skutecznie zacienią i ochronią glebę. Jeśli uznam, że Wasza ochrona jest skuteczna, przyznam Wam rację. Kocham Was, Wasza Matka Natura.